sprzed tygodnia, ale trudno być zadowolonym, bo tylko remis. No tak, trudno być zadowolony po remisie w domu. Szczególnie kontrolowaliśmy ten mecz przy wyniku 1-0. No, z niczego Pogoń nam strzelił tą bramkę i sami sobie zakomplikowaliśmy tą sytuację. I dzisiaj mogę powiedzieć, że to strata 2 punktów. W drugiej połowie mimo wszystko stworzyliście sobie trochę sytuacji, zawodziła skuteczność, gdzieś tam tej dokładności brakowało. Jeszcze takiej pełnego czucia piłki nie ma? No, nie wiem, teraz jakbym powiedział, dopiero jest drugi mecz, to nie ma co pozytywnego tu, bo już 5 punktów straciliśmy, ale no, w porównaniu z tym meczem w Gdańsku, chociaż mieliśmy te okazje i może to tylko cieszyć. To, że nie była skuteczność, musimy poprawić i mam nadzieję, że już następny mecz odpalimy. Pogoń dzisiaj zagrała trochę inaczej niż tutaj wcześniej, jak przyjeżdżała, bardziej cofnięta, ale potrafiła Was kilka razy groźnie skontrować. No tak, potrafiła, ale myślę, że do tej bramki Pogoni, że nie mieli oni jakąś przewagę na boisku, a potem jak już 1-1 było, to musieliśmy więcej zaryzykować i dlatego zrobiliśmy trochę miejsca Pogoni, która to wykorzystała, ale nie wykorzystała do końca i nie strzelała tą drugą bramkę. No, co powiedzieć, strata 2 punktów, ale już następny mecz szybko i mam nadzieję, że poprawimy skuteczność i jeszcze parę elementów, które trzeba poprawić, dokładność i że to będzie pasować lepiej. Właśnie z tą dokładnością, jeszcze przestrzeleniem bramki, kilka stałych fragmentów gry wykonywanych przez Ciebie, albo przeciągnięta piłka, albo za blisko, ta noga jeszcze nie jest tak odpowiednio wyważona? Jak to wytłumaczyć? No nie wiem, staram się zawsze wykonać jak najlepiej. Dzisiaj uważam, że ten jeden rzut różny był bardzo groźny. Ta pozostałe piłki mniej więcej, ale myślę, że to jest też czasami trochę szczęścia jest w tym wszystkim, że ktoś się przypadkowo trafi na drugim słupku i jak ta jedna piłka była, no co powiedzieć, nie były to najlepsze piłki, ale poprawić musimy wszystko i żebyśmy wygrali już następny mecz. Za to akcja bramkowa taka w waszym stylu, rozklepaliście piłkę z Łukaszem Burligą, Paweł zamknął akcję. Chcielibyśmy więcej pewnie takich akcji w waszym wykonaniu oglądać. No wiem, że wszyscy kibice chcieli jak najwięcej takich bramki, takich akcji oglądać. My też staramy się wykonywać to jak najlepiej. Dzisiaj było za dużo strat i nie wychodziło to jak chcieliśmy, ale co powiedzieć, musimy to poprawić, musimy się skupić na następnym meczu i wygrać ten mecz. Dzisiaj z perspektywy wyglądało troszkę tak, jakbyście nie mieli za bardzo pomysłu, jak ukłuć wywalać ten cel.